Dziękuję bardzo. Bardzo dużo na, na mój temat. A ja dzisiaj przewrotnie chciałam zabrać Państwa w zupełnie inny obszar na te ostatnie 10, no może 15 minut. A mianowicie, przyznam się, był taki czas, że. Kiedy zyskiwałam moją wewnętrzną świadomość, że byłam całkiem bezrefleksyjna w tym, jak myślę, co myślę, ale z drugiej strony byłam bardzo dumna z tego, że z moich idei, z moich pomysłów, z tego, co przychodzi mi do głowy, z czym dzielę się z innymi ludźmi, odnajdywałam momenty i odnajdywałam ludzi, z którymi myślę bardzo podobnie. I tak to się działo całkiem bezrefleksyjnie do momentu, kiedy znalazłam się na Kolegium Civitas, na studiach politologicznych, ale bardziej studiach badawczych i tu prywatne podziękowania dla pana Piotra Toczyskiego, doktora Piotra Toczyskiego, który był promotorem tychże badań i czuwał nad tymi badaniami. A mianowicie, gdy wtedy w toku moich różnych i socjologicznych wycieczek odkryłam brutalną prawdę i socjologiczną brutalną prawdę: że to, co ja myślę, to tak naprawdę nie jest moje. Owszem, ja jestem samodzielna w swoim myśleniu, ale to, co przychodzi do mojej głowy, to ktoś mi to wkłada. Wkłada mi to kultura. Kultura dostarcza mi wierzeń, dostarcza mi moje przekonania i dostarcza mi moje poglądy. No, to było takie dosyć brutalne starcie, no, ale wtedy zaczęłam myśleć, kto kto mi to wszystko wkłada do głowy, a mianowicie różne ruchy społeczne. Mogą być to ruchy reformatorskie albo ruchy bardzo radykalne, które kształtują moją świadomość. Mogą być to różne grupy zorganizowane, które w sposób bezpośredni dążą do zmiany jakich, jakich z, z, ru, do, do zmiany pewnych reguł, do, do zmiany pewnych wzorców. Też ogromny wpływ na nasze myślenie mają wybitne jednostki, cieszące się autorytetem, cieszące się uznaniem i Oczywiście władza, która kształtuje nowe struktury, która tworzy nowe organizacje, a przez to zmienia nasze myślenie i zmienia ideę w społeczeństwie. Ale to, co mnie najbardziej zainteresowało, bo dociera do nas masowo, to różne kampanie propagandowe, które ich celem jest właśnie zmienianie świadomości ludzkiej, zmienianie też postaw. No to w takim bądź razie kampanie propagandowe, słowo propaganda nie brzmi zbyt dobrze i nie, nie, nie kojarzy się nam, szczególnie teraz po II wojnie światowej, w czasach współczesnych, zbyt dobrze. Do, w latach 30, do lat 30 XX wieku słowo propaganda było słowem całkowicie neutralnym i używanym w pozytywnym kontekście. Propaganda, propagowanie słusznych idei. Propagowanie słusznych wzorców, słusznych postaw i zachowań. Nie jest to sprawa nowa, nie mam, znaczy mam na myśli, nie jest to wiek XX propaganda. Propaganda to już wiek XVII, wiek XVIII, kiedy w pierwszych czasopismach pokazywały się różne ilustracje obrazujące, propagujące pewne idee. A tak naprawdę w okresie II wojny światowej, kiedy propaganda zaczęła być kojarzona, używana, w celu manipulowania, w celu okłamywania społeczeństwa, i od tego momentu zaczęła kojarzyć się bardzo negatywnie. Więc socjolodzy po II wojnie światowej, kiedy myśleli nad tym wpływem społecznym na ludzi, wyróżnili, właściwie poszli w stronę tej, tej, tej propagandy socjologicznej, nazywając ją bardziej um, komunikowaniem informacyjnym i perswazyjnym. Czyli poszli w stronę reklamy społecznej. A szerzej ujmując yy, kampanii społeczne, które w swoich działaniach wykorzystują różne środki reklamowe, marketingowe po to, żeby rozprzestrzeniać pewne idee, żeby wpływać na ludzi i żeby zmieniać ich postawy i zachowania, i tu używając środków masowego przekazu. A skoro środki masowego przekazu, ostatnią, ostat, ostatnią królową czy królem, internet jest męski, czyli królem środków masowego przekazu, internet. I teraz gdzie tu wszystko prawa autorskie? A mianowicie skoro tutaj jesteśmy i rozmawiamy o prawie autorskim, no to teraz tak, okej, okay, to kto nam, kto nam mówi o prawie autorskim i w jaki sposób do nas mówi. I w jaki sposób na nas działa, że myślimy tak, a nie inaczej o prawie autorskim. I tutaj dwa portale, które są prowadzone przez dwie, dwa różne, dwie różne fundacje, a mianowicie Fundacja Nowoczesna Polska i jej projekt Prawo Kultury oraz Fundacja Legalna Kultura i projekt pod tą samą nazwą legalna kultura. Bo ja tu za bardzo dobrze nie widzę, bo jest światło prosto w moje oczy, ale czy państwa znają te dwa portale, szczególnie państwa tutaj z Polski? O, teraz widzę. Tak? No to, okej. Okay. No można się zastanowić, no, czy to są kampanie społeczne? O czym my tu, tu kobietom mówisz? Kampanie społeczne, mamy dwa portale, serwisy internetowe, gdzie tu kampania społeczna? Przede wszystkim, jeżeli spojrzymy na misję obydwu, obydwu instytucji, mają mówią, że chcą zmieniać świadomość społeczną, chcą z, wpływać na ludzi i na postrzeganie prawa autorskiego. I jakimi robią to środkami? Taki krótki briefing, jak to się działo do 2015 roku. A mianowicie, tu mają Państwo informacje o środkach finansowych, już nie będę odczytywała. Dane porównawcze z 2012 i 2013 roku, bo to były konkretne informacje, które mogłam porównać. Ile osób było zaangażowanych w tworzenie tych dwóch projektów w danym okresie? Też wsparcie prawnicze. Legalna kultura miała bardzo duże wsparcie prawników, prawo kultury w danym okresie. Się, posiłkowało się dwoma prawnikami w swoich działaniach. Też yy, proszę zobaczyć, dla, pra, dla Fundacji Nowoczesna Polska prawo kultury było jednym z wielu projektów realizowanych podczas gdy legalna kultura koncentrowała się tylko i wyłącznie na tych działaniach w danym okresie. I teraz pytanie, jakimi działaniami te dwa portale? Wpływały, wpływają na świadomość społeczną, na znajomość prawa autorskiego, na postrzeganie prawa autorskiego w internecie. A mianowicie, jeżeli popatrzymy na działania public relations, czyli to budowanie dobrego wizerunku, budowanie interakcji z użytkownikiem, budowanie środowiska i poparcia dla danej idei, a mianowicie, jeżeli chodzi o działania prawa kultury. Jest to w, jedna instytucja, ma wsparcie jednej instytucji, było około 20 osób zaangażowanych w jedną konkretną akcję. Z drugiej strony, legalna kultura buduje bardzo systematycznie i bardzo mocno cały support, jaki się wokół, to środowisko wokół siebie, czyli bardzo dużo osób zaangażowanych, bardzo dużo instytucji. Kolejne działanie. Też w, w obszarze kampanii społecznych edukacja i informacja. Tutaj te, dwa, te dwie inicjatywy dokładnie robią to samo. Edukują, tworzą scenariusz, edukują, tworzą materiały edukacyjne, poradniki, podręczniki po to, żeby tłumaczyć, pokazywać prawo autorskie. Jeżeli chodzi o kolejny element z kampanii społecznych, a mianowicie rzecznictwo, w tym obszarze Zdecydowanie więcej działań tworzy prawo kultury Fundacji Nowoczesnej Polski. Bardzo dużo, bardzo dużo opinii udziału w różnych gremiach w analizowaniu przepisów, zmian przepisów prawa autorskiego. Prawo, legalna kultura w tym obszarze tych działań ma mniej, co ciekawe, jeżeli już produkuje różne raporty, to są to zupełnie inne raporty niż prawo kultury. Dwa różne obszary. Bardziej z jednej strony bardziej media prawo kultury bardziej skoncentrowane konkretnie na przepisach prawa autorskiego. I ostatni element, a mianowicie reklama i promocja. Tutaj legalna kultura, serwis wyszedł bardzo znacząco poza internet. Widoczny był w wielu miastach, jest do tej pory widoczny w wielu miastach, w wielu instytucjach, w wielu bibliotekach. Prawo kultury działa w gruncie w rzeczy tutaj w obszarze internetu, ale czy Państwo mają świadomość, że KOPYKAMP też jest elementem kampanii społecznej Prawo Kultury? Czyli ten ten jedyny taki takie duże wyjście poza internet to tu dzieje się na kopy kampie. I podsumowując na koniec bardzo szybciutko te dwie kampanie tak wpływają na internautów, kształtują świadomość społeczną, ale tworzą to w zupełnie inny sposób. A mianowicie Prawo Kultury jest rzecznikiem prawa autorskiego w świetle swoich działań, jest rzecznikiem prawa autorskiego i edukatorem internautów Legalna kultura ze swoimi środkami, ze swoimi możliwościami jest bardzo sprawnym public relation i marketingowcem. Powiedziałabym bardziej twórców niż odbiorców. I co na koniec? Na koniec chciałam Państwu serdecznie podziękować na, za uwagę i się wyrobiłam w czasie. Dziękuję uprzejmie.